Witajcie moi drodzy w czymś, czego dawno już nie było na kanale, czyli przeglądzie White Dwarfa. Tym razem mamy numer 473, lutowy tak naprawdę numer, aczkolwiek odkąd wprowadzili numerację, nie piszą February, March i tak dalej, mamy tylko numerki. Ale jest to, z tego co kojarzę, numer, który pojawi się 18-19 lutego, jeśli dobrze pamiętam, czyli najświeższy. Jutro ma się pojawić. Postanowiłem troszeczkę zmienić format tego, jak będziemy to robić, a mianowicie będę szybciutko przelatywał przez cały magazyn, aby zmieścić się mniej więcej w 5, max 10 minutach. Zacznijmy od tego, że numer 473 jest wyładowany znowu, jak ostatnimi czasy, po brzegi fajnym contentem i naprawdę moim zdaniem warto jest go kupować. Znajome twarze. Tutaj w sekcji modeli, które przysłali fani, chciałbym pozdrowić z tego miejsca Jakuba Bartkowiaka z Łodzi i jego Iron Hill Dwarfs z kuszami, którzy pojawili się w numerze White Dwarfa 473 oraz Marcina Sadowskiego, którego Wurmspad pojawił się. Ja nadal czekam na swój Wurmspad. Macieju, jesteś pierwszy. Bardzo fajne prace. To cóż, cieszę się, że prace na wysokim poziomie trafiają z Polski do tych przeglądów, bo czasami dobrze wiemy, że różnie bywa. No na przykład tak jak tutaj, zwykły dry brushik i niby jest się nad czym spuszczać. A tutaj bardzo fajnie zrobione prace. Lećmy dalej, mamy model malowany przez jakiegoś tam Ziutka Smaug. Nie jest to tani model, więc samo to, że ktoś ma ten model i maluje go i całkiem przyzwoicie go pomalował, no cóż, zazdro. Co tu mogę dużo powiedzieć. W dziale Warhammer Age of Sigmar mamy dużo lore o Hammerhall i dwóch miastach bliźniaczych, Akszy i Gyran. Dwa miasta bliźniacze, które żyją i trochę w takiej pasożytniczej relacji. Jedno miasto bierze z drugiego coś, czego nie ma u siebie i to drugie bierze z pierwszego. Trochę lore i wstępu do czegoś, co jest w tym numerze, że tak powiem, clue, czyli Flashpoint Clash, Tom Celestial Beasts of Chaos, czyli mamy bestie chaosu, które otrzymują swój Tom Celestial, czyli tak jak indeks, nie indeks Astartes, tylko jak tam się nazywa, no indeks po prostu, tak? No i mamy tutaj oczywiście lore zwierzoludzi, ludzi bestii i tak dalej, nie wiem jak to po polsku się nazywało, mamy ich trochę lore i mamy też ich zasady. Mamy Battle Traitsy, Creatures of Chaos i możemy sobie wybrać różne rodzaje Rampages, jakie mogą te ich potwory wykonać. Mamy jakieś War Scrolle i tutaj na War Scrollu mamy Hearthstone War Scroll i otrzymujemy go tutaj, ale także otrzymujemy go tutaj w formie takiego cutoutu do wycięcia sobie fajną tekturkę, jak normalna karta, którą byśmy otrzymali gdzieś tam w zestawie. Dostajemy też zasady do Open Playu. Dostajemy Twist, dostajemy do Match Playu Grand Strategy i Battle Tactics, a jeszcze dostajemy Rules do Open Playu. Do Path of Glory, czyli do kampanii, dostajemy zasady dla weteranów, ich abilitki, różnego rodzaju questy i tereny, które mogą zdobywać i przejmować, czy tam czerpać z nich jakieś, jak się nazywa, benefity. W To Haunt the Dawn mamy kolejne zasady Flashpoint Clash, to bardziej kampanie, jak widzicie zresztą tutaj, mamy zasady do kampanii, to jest jakiś, z tego co tutaj widzę, jakiś campaign arc, czyli jakiś rodzaj, że tak powiem, zmiany tej kampanii, czy jakkolwiek. Mamy jakiś battle pack, który otrzymujemy, czyli mamy zasady do rozgrywania tej kampanii i tak dalej, i tak dalej. Mamy tablicę lokacji, mamy Slithermarsh, Choking Den i Hagrak's Crown, trzy lokacje i mamy jeden battle pack, który możemy w tej kampanii rozegrać. Dalej mamy Tale of Four Warlords, to już kontynuacja, chyba zakończenie, tak mi się wydaje, z 2021 roku rozpoczętego Tale of Four Warlords Sigmarowego, gdzie mieliśmy czterech kolesi, którzy oczywiście rozbudowują swoje armie. No tu jest dużo oczywiście artów i ich rozpiski, parę poradników, jak na przykład zrobić taki, marmurowy podstawek. No i piękne zdjęcia armii, które są tworzone właśnie. Te artykuły są świetne, jeśli chodzi o motywowanie ludzi, że można sobie przez rok, zobaczcie, oczywiście wydając trochę pieniędzy na same modele, ale można sobie przez rok zbudować naprawdę świetną armię i da się ją pomalować. To też nie jest niemożliwe. W następnej sekcji mamy Warcry Out on the Range of Thondia. Mamy zasady do rozgrywania różnych gier w Thondii, w jakimś takim nowym obszarze, w którym
Oczywiście w obszarze bestii, oczywiście możecie się domyślać. I tam mamy możliwości zdobywania różnych, z tego co zrozumiałem tutaj, jakichś skarbów i różnych rzeczy. Więc jeżeli ktoś gra kampanię, czy tutaj mamy, przepraszam, mamy Victory Conditions, mamy Twisty, mamy... co jeszcze mamy? To chyba wszystko mamy. Widzę, mamy jakieś dziwne coś, co mi się pokazuje, Riches of Thombia, czyli co możemy zdobyć, jakieś artefakty i różnego rodzaju wyposażenie, które możemy tam zdobyć chyba. Tak to przynajmniej rozumiem. I mamy też jeszcze Warchiefs of Thondia, czyli jakie command traity mogą mieć ci kolesie. Po prostu nowe zasady do Thondii, jeżeli gracie w Warcry'e, chcecie sobie rozbudować podstawową rozgrywkę i rozrywkę też, to czytajcie. W 40 mamy ciekawości, same ciekawości. Mamy przede wszystkim dwóch znanych ludzi. Lawrence Baker z Tabletop Tactics i mniej znanego w Polsce chyba człowieczka, czyli Stevena Boxa z, jak to się nazywało, nie Tabletop Tactics, tylko Vanguard Tactics, coś takiego? Ja zobaczymy, Vanguard Tactics, tak, dobrze pamiętałem. Bardzo fajna rzecz, że nie grają tylko kolesie z Warhammera, z Games Workshopu, ale grają kolesie z YouTube'a. To są kolesie, fakt, że oni są zasłużonymi playtesterami i oni dostają te wszystkie zasady wcześniej, żeby sobie je ogarnąć, ale jakby nie było, są youtuberami i jakby nie było, są konkurencją dla Games Workshopu. Więc tych dwóch ludków będzie grało grę na 2000 punktów według nowych zasad Nachmund, czyli nowego Chapter Approved 2022 i nowych specjalnych zasad Nachmundowych. Jeden, nie wiem, kto, Lawrence będzie grał Drukhari, Cabal of the Void Spider, czyli w miarę świeżą armią, która prawdopodobnie ci, którzy grają Dark Eldarami, Drukhari, rozpoznają tu pewnie jakieś nowe jednostki, czy coś, co może się pojawić w ich kodeksie. Ja nie wiem, czy ich kodeks już wyszedł, chyba jeszcze nie, więc może to być jakaś fajna zapowiedź tego, co nadchodzi. I drugi, czyli Steven gra Adepta Sororitas, oczywiście ja tu sobie szybciutko przewinę, żeby wam nie pokazać, kto wygrał. Oczywiście sobie przybijałem piątki. No i dalej mamy kontynuację, Flashpoint, Nachmund, mamy The Enemy Within, mamy Lore. I odwołanie jakieś do Horezji Horusa. Także dużo czytania będzie dla czterdziestkowców. Bardzo fajny plakat, który można sobie tak naprawdę wyciąć i czy tam zeskanować. Ja sobie może go zeskanuję i powieszę gdzieś w garażu. Bo fajnie to wygląda. Co prawda nie jest najlepszy, mógł być ciekawszy, ale zawsze jest to jakiś element, że tak powiem, bibelot taki czterdziestkowy. Dalej mamy opowiadanie, Flashpoint Nachmund. Kolejne opowiadanie, Martyr's Reward, czyli nagroda męczennika. Ja bardzo lubię fakt, że są takie opowiadania krótsze czy dłuższe, ale są. Dalej we Flashpoint Nachmund mamy The Faithful Hosts i mamy Absolution of Faith. Tak, a więc mamy zasady, które możemy używać w grach Nachmund, we wszystkich po prostu swoich grach nachmundowych, jeżeli gramy pewnie sobie jakieś tam narracyjne czy bardziej wyluzowane gry. Więc mamy kilka strategemów, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strategemów, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. A mówili też, że gdzieś 7 jest. No nieważne. 7 stratagemów, które możemy sobie wykorzystywać. Mamy Requisition, które możemy wykorzystywać właśnie w Crusade'zie. I Righteous Disciplines, które pewnie mogą wykorzystywać wszyscy, którzy są jako Righteous Psykers. Mają słowo Righteous Psykers. Czyli pewnie ci dobrzy. Ci dobrzy. No i mamy oczywiście coś najciekawszego. Index Xenos, Craftworld Altansar. Ja nie mam pojęcia, kim są ludzie z Craftworldu Altansar. Znaczy ludzie, elfy, eldarzy z Altansar. Ale mamy ich, odrobinkę ich lore, żeby wprowadzić im i opowiedzieć nam, kim oni są. Mamy ich kolorystykę oczywiście. I mamy też ich mały kodeks supplement. Czyli mamy 4 strategemy, 3 warlord traity, 2 relikty, krótki poradnik malowania ich pojazdów, jakie mają symbole, bardzo fajnie, jakie można kolorki wykorzystać i właśnie te techniczne do tych wszystkich kamyczków. I na koniec jeszcze, już to wam się mignęło, ale macie jeszcze 4 karty Epic Deed Strategem, Battle Tactic Strategem, Wargear Strategem do Altansarów, które możecie sobie też ładnie wyciąć i będziecie mieli swoje specjalne karty do swojej specjalnej armii. Dalej mamy Reader's Gallery i oczywiście mamy tutaj modele czytelników i tutaj skupili się na Knightach, więc mamy fantastyczną kolekcję Knightów, którą możecie sobie przejrzeć, poślinić się do nich troszeczkę i motywować się, poszukać inspiracji. W Harrow Deep, Warhammer Underworlds Harrow Deep mamy znowu kolejną sekcję
zasad i nowych jakichś rozstawień, z tego co widzę jakieś terytoria. Tylko wspominam o tym, bo przestałem już to grać. No i w Adeptus Titanicus, kolejna sekcja Adeptus Titanicus, mamy tworzenie banerów i mamy różne wzory banerów, mamy różne karty Titan Logi, które możemy sobie prowadzić. No i mamy templatki, jak zrobić sobie Titan Log, jak zrobić sobie Titan Banner i na jakiej zasadzie się je wypełnia. To są małe, więc podejrzewam, że można sobie to skanować i wydrukować, pomalować, jakoś coś zrobić, tak jak tutaj są zrobione, widzicie. Bardzo fajny pomysł na tworzenie. Fajnie, że pokazują i pomagają nam robić takie rzeczy, nie musimy tego szukać w internecie, tylko jest tutaj. Oczywiście w internecie pewnie znajdziemy to po prostu lepiej. Rozmowę z Callumem Davisem, twórcą, pisarzem Black Library, który, no cóż, zostały, po prostu no, jest jednym z twórców, tak? No, krótki wywiad, w sumie dwie strony. Co tutaj mamy? I tutaj właśnie mamy jakieś jego krótkie opowiadanie na sam koniec już naszego White Dwarfa. I to jest druga część, w następnym numerze będzie trzecia część. Widzicie, jak ja rzadko przeglądam White Dwarfa, a tu takie skarby. No i na koniec mamy już tam różne pierdółki. Zobaczmy sobie, czy będzie gdzieś zapowiedź. Tak, na następnym numerze będziecie coś ciekawego. Kill Team Harlequins, czyli niektórzy z Was, którzy grają Eldarami i grają w szczególności Harlequinami, będą mieli się z czego cieszyć. I tu mamy taką małą zapowiedź. Harlekiny na stole killteamowym. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten krótki przegląd White Dwarfa samo mięsko Was zadowala. Dajcie mi znać w komentarzach, czy to wystarczająco Was informuje i nie marnuje Waszego czasu. Zapraszam do następnych numerów, do następnych publikacji wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Hej!